Drugi panel, czyli zmiana klimatu i nowe technologie, również wpisujące się w kwestie naszych praw jako człowieka i obywatela. W końcu nie tylko sztywnymi przepisami, które nam pozwalają na bieżące funkcjonowanie, człowiek żyje, ale również mamy szereg norm właśnie natury środowiskowej, bardzo rozwijających się nowych technologii, które powodują, że coraz bardziej, czy coraz więcej w zasadzie mamy pytań dotyczących naszych praw, obowiązków, uprawnień, tego, co możemy robić i czym możemy się zajmować. Mnóstwo kwestii jest nieuregulowanych, mnóstwo kwestii, które będziemy pewnie na tym panelu próbowali chociażby częściowo z racji krótkiego okresu wyjaśnić. W związku z powyższym myślę, że chyba czas najwyższy przekazać głos specjalistce w tym zakresie, pani profesor Barbarze Iwańskiej, która doskonale pewnie nas wprowadzi w te elementy i pozwoli zadać mnóstwo pytań, które nam rozwijają jakiekolwiek wątpliwości. Także bardzo proszę, pani profesor, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdę do wygłoszenia referatu, chciałam bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi Adamowi Bodnarowi za zaproszenie do udziału w konferencji Manifest Każdy Człowiek i możliwość wygłoszenia referatu na temat prawa do czystego środowiska. Zacząć należy od tego, że tradycyjne ujęcie prawa ochrony środowiska jako obszaru regulacji prawnej koncentruje się na podkreśleniu specyfiki przedmiotu tego prawa, to jest na środowisku i jego ochronie. Samemu pojęciu środowiska przypisuje się bardzo szeroki zakres. W literaturze podnosi się, że obejmuje ono zarówno środowisko naturalne, jak też środowisko będące wytworem działalności człowieka. Z tego powodu określa się niekiedy zakres prawa ochrony środowiska jako wszechogarniający. Ten szeroki zakres pojęcia środowiska podlega ograniczeniom poprzez przyjmowane definicje legalne tego pojęcia, czego przykładem jest choćby definicja legalna pojęcia środowiska zawarta w artykule 3 punkcie 39 ustawy Prawo ochrony środowiska. W ujęciu aksjologicznym środowisko jest ujmowane jako wartość obiektywna stanowiąca dobro wspólne. Składa się na treść klauzuli interesu publicznego, który w ochronie środowiska należy postrzegać jako katalog wartości zawartych w przepisach materialnego prawa ochrony środowiska. Tymi wartościami są środowisko, jego komponenty, ale także życie i zdrowie ludzkie. Ta szczególna cecha środowiska jako dobra wspólnego wybrzmiała w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 maja bieżącego roku, zainicjowanej pytaniem Sądu Okręgowego w Gliwicach, który zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, a mianowicie zadał pytanie, czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym podlegającym ochronie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. W podjętej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że środowisko naturalne człowieka nie ma cech dobra osobistego. Jest to bowiem dobro wspólne dla ludzkości, mające substrat materialny w postaci powietrza, wody, gleby, świata roślin i zwierząt. Sąd Najwyższy dodał również, że środowisko naturalne zachowa charakter dobra wspólnego, nawet gdy życie w czystym środowisku zostanie wprost uznane za prawo człowieka. Sąd Najwyższy, uznając, że prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym w rozumieniu artykułu 23 kodeksu cywilnego, stwierdził, że ochronie jako dobra osobiste podlegają zdrowie, wolność, prywatność, do naruszenia których może prowadzić naruszenie standardów, w tym przypadku standardów jakości powietrza określonych w przepisach prawa. Mając na uwadze relacje między ochroną środowiska a człowiekiem z jednej strony, a z drugiej coraz większe zagrożenia dla środowiska naturalnego, nie ma się co dziwić, że coraz silniej wybrzmiewają głosy o potrzebie uwzględnienia nie tylko dobrze już zakorzenionych proceduralnych praw jednostek pozostających w związku z ochroną środowiska, ale również materialnego prawa jednostki do środowiska. Do kształtowania się prawa do środowiska czy aspektów tego prawa dochodzi już na rozmaitych szczeblach, choć zwykle widoczne jest ono w aktach prawa miękkiego. Przykładem jest deklaracja sztokholmska z 1972 roku, w której wskazano, że człowiek ma podstawowe prawo do wolności, równości i odpowiednich warunków życia w środowisku takim, które pozwalałoby na przyzwoite życie w dobrobycie. Jest to zasada pierwsza. Warto przywołać także projekt Globalnego Paktu na rzecz Środowiska, w którym obok zasad prawa ochrony środowiska, proceduralnych praw w dziedzinie środowiska oraz obowiązku dbałości o środowisko, sformułowane zostało prawo do życia w ekologicznie odpowiednim środowisku.
Zgodnie z artykułem 1 projektu paktu, każda osoba ma prawo do życia w ekologicznie odpowiednim środowisku, adekwatnym dla jej zdrowia, dobrostanu, kultury, poczucia godności i spełnienia. W wiążących aktach prawa międzynarodowego poświęconych prawom człowieka, pomimo braku wyraźnego uznania prawa człowieka do życia w czystym środowisku, jednostka nie jest pozbawiona ochrony w sprawach związanych z zanieczyszczeniem środowiska. W szczególności wskazać należy na rozwój orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i dynamiczną interpretację Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, która jest postrzegana jako żywy instrument interpretowany z uwzględnieniem istniejących w danym czasie okoliczności. Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie dokonywał oceny wpływu zanieczyszczenia środowiska na gwarantowane w artykule 8 konwencji prawo jednostki do życia prywatnego i rodzinnego oraz mieszkania. W niektórych orzeczeniach Trybunał wprost powoływał się na wywodzone z artykułu 8 konwencji prawo do zdrowego i chronionego środowiska. W jednym z ostatnich orzeczeń Trybunał przypomniał, że choć w konwencji nie ma wyraźnie uznanego prawa do cichego i czystego środowiska, to gdy dana osoba jest bezpośrednio dotknięta poważnymi szkodami w środowisku, takimi jak hałas lub inne zanieczyszczenia, zastosowanie może mieć artykuł 8. Europejski Trybunał Praw Człowieka w kontekście środowiskowym odwoływał się także m.in. do artykułu 2 i gwarantowanym w tym przepisie prawa do życia. Niewątpliwie ważnym etapem w rozwoju orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest uznanie przez Trybunał za dopuszczalną skargi klimatycznej 6 młodych obywateli Portugalii złożonej przeciwko 33 państwom. Wiążącym aktem prawnym w obszarze prawa międzynarodowego, w którym doszło do wyrażenia prawa do środowiska, jest Konwencja z Aarhus. Zgodnie z artykułem 1 tej konwencji, w celu przyczynienia się do ochrony prawa każdej osoby z obecnego oraz przyszłych pokoleń do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności, każda ze stron zagwarantuje w sprawach dotyczących środowiska uprawnienia do dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji. Konwencja nie precyzuje istoty ani podstawowych elementów prawa każdej osoby do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności. Natomiast konwencja i gwarantowane w niej prawa proceduralne dotyczące środowiska mają bardzo doniosłe znaczenie, przede wszystkim w tych porządkach prawnych, w których prawo do środowiska o charakterze materialnym, jak choćby w prawie Unii Europejskiej czy prawie polskim, nie jest wprost uznane. Sama zaś konwencja jest niekiedy postrzegana jako odpowiedź na trudności w proklamowaniu materialnego prawa do środowiska. Na poziomie krajowych porządków prawnych widoczne jest zróżnicowane podejście do sposobu ujmowania zagadnień dotyczących środowiska w konstytucjach. Od braku regulacji przez sformułowane obowiązki dotyczące ochrony środowiska adresowane do władz publicznych lub każdego jako obowiązek powszechny, aż po sformułowane, choć w różny sposób, w różnej formule i o różnym charakterze prawo do środowiska. Dyskusja dotycząca prawa do środowiska od dawna toczy się w literaturze. Niekiedy wyodrębnia się materialne prawa szczególne odnoszące się do określonych komponentów środowiska, jak na przykład prawo do wody. Jednak zdecydowanie częściej zwolennicy uznania materialnego prawa do środowiska przestają na wyodrębnieniu jednego ogólnego prawa, które ujmowane jest jako prawo do dobrego środowiska czy prawo do czystego czy zdrowego środowiska. W procesie kształtowania się prawa do środowiska ważną rolę odgrywają także sądy krajowe. Przykładem jest sprawa Urgenda przeciwko Holandii, która zakończyła się wyrokiem Sądu Najwyższego w grudniu 2019 roku, w którym Sąd Najwyższy, nawiązując w szczególności do artykułu 2 i 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, potwierdził obowiązek rządu holenderskiego zapobiegania niebezpiecznym zmianom klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych do wskazanego wyroku poziomu do roku 2020. Przechodząc na poziom prawa Unii Europejskiej, warto przypomnieć, że cele integracji europejskiej w kontekście ochrony środowiska przeszły swoistą ewolucję. Od braku regulacji dotyczących środowiska w prawie pierwotnym, przez uznanie polityki Unii w dziedzinie środowiska jako jednego z celów integracji europejskiej, z równoczesnym bardzo dynamicznym rozwojem prawa pochodnego w tej dziedzinie i równie dynamicznym rozwojem, jak to się trafnie określa, prośrodowiskowej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także w obszarze dostępu jednostek do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
aż po sformułowaną w doktrynie prawa ochrony środowiska koncepcję konstytucjonalizacji ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej, do której pozwolę sobie jeszcze wrócić. Ważnym etapem tej ewolucji było przyjęcie Karty Praw Podstawowych i nadanie jej statusu prawa pierwotnego oraz włączenie do karty artykułu 37, zgodnie z którym wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą być zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Z wyjaśnień do karty wynika, że źródłem inspiracji zasady wyrażonej w artykule 37 karty były przepisy traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, to jest artykuły 2, 6 i 174. Te przepisy te obecnie zostały zastąpione przez artykuł 3 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym Unia działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz między innymi wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. Przez artykuł 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym sformułowana została zasada integracji, tak zwana klauzula przekrojowa, wyrażająca obowiązek uwzględniania wymogów ochrony środowiska przy ustalaniu i realizacji wszystkich polityk i działań, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Oraz przez artykuł 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który określa cele, zasady i warunki polityki Unii w dziedzinie środowiska, w tym dążenie do wysokiego poziomu ochrony środowiska. Jak trafnie podkreśla dr Alicja Sikora, każdy z wymienionych przepisów traktatu, przywołany tutaj przepis artykułu 3 ustęp 3, 11 i 191, stanowi jeden z komponentów unijnych ram prawnych o randze konstytucyjnej. Sam zaś artykuł 37 stanowi, jak ujmuje to dr Sikora, wyjątkowy klaster norm o charakterze horyzontalnym, czyli wysokiego poziomu ochrony środowiska, zasady integracji oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Zakres i wykładnia zasad zawartych w karcie, w tym prawa do ochrony środowiska ujętego w artykule 37 karty, wynika z artykułu 52 ustępu 5 karty i wyjaśnień do karty odnoszących się do tego przepisu. Zasady, także zasada wyrażona w artykule 37 karty, mogą być wykonywane poprzez akty prawodawcze lub wykonawcze przyjęte przez Unię zgodnie z jej uprawnieniami oraz przez państwa członkowskie, gdy wykonują prawo Unii. Stają się one zatem istotne dla sądów i trybunałów jedynie wtedy, gdy akty takie są interpretowane lub poddawane kontroli. Doktor Alicja Sikora słusznie podkreśla, że zawarcie artykułu 37 w karcie jako zasady, ujęcie artykułu 37 jako zasady, w formule zasady, nie prawa podmiotowego, powoduje, że artykuł 37 nie może być uznany jako źródło prawa do czystego środowiska w unijnym porządku prawa. Słusznie także podkreśla się, tutaj zwraca na to uwagę profesor Jerzy Jędrośka, że choć można powoływać się przed sądem na zasady wysokiego poziomu ochrony środowiska, to sam artykuł 37 nie wpływa na kwestię legitymacji skargowej jednostki. Choć ujęcie prawa do ochrony środowiska w artykule 37 karty nie z perspektywy podmiotowej, tylko przedmiotowej, dość powszechnie oceniane jest jako stracona szansa, to warto zwrócić uwagę na znaczenie tego przepisu w prawie Unii Europejskiej. Włączenie do karty artykułu 37 spowodowało, nawiązując tutaj do treści preambuły do karty, że prawo do ochrony środowiska stało się bardziej widocznym w europejskim porządku prawnym. Równocześnie i co na pewno ważniejsze, słusznie podkreśla się, że przez powiązanie prawa do ochrony środowiska sformułowanego w artykule 37 karty z innymi gwarantowanymi w karcie prawami powiązanymi z ochroną środowiska, prawem do życia czy prawem do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, otwiera się możliwość do konkretyzowania jego treści, jak pisze profesor Safian, do nasycania treścią tego prawa przez Trybunał Sprawiedliwości, także przez odwołanie się do orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących środowiska. W kontekście znaczenia i roli artykułu 37 karty na szczególną uwagę zasługują badania dr Alicji Sikory dotyczące konstytucjonalizacji ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej. Autorka konstytucyjnego wymiaru ochrony środowiska poszukuje w ustrojowych podstawach Unii, wartościach i zasadach określonych w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej
powiązanych z ochroną środowiska. To jest w zasadzie solidarności, w zasadzie ochrony praw podstawowych, w zasadzie demokracji oraz w zasadzie państwa prawa i gwarancji wyrażonych w artykule 47 karty, które w tym przypadku są ściśle powiązane z prawem do ochrony sądowej w sprawach dotyczących środowiska. Obok tych uwarunkowań aksjologicznych dr Alicja Sikora odwołuje się także do roli artykułu 37 karty w wyłanianiu się nowej zasady ogólnej prawa Unii, zasady wysokiego poziomu ochrony środowiska i poprawy jego jakości. Przywołuje tutaj kilka argumentów, między innymi przywołuje stanowisko rzecznik generalny Julien Cocotte w sprawie Nostra Onus, w której rzecznik podkreśliła, że w postanowieniach artykułu 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, artykułu 37 karty i artykułu 3 ust. 3 Traktatu o Unii, których, jak podkreśla, nie należy interpretować i badać niezależnie od siebie. Rzecznik podkreśla, że w tych przepisach wyrażona jest jednolita zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska, której należy nadać szczególne znaczenie z uwagi na wielokrotne umocowanie w prawie Unii. Brak wyraźnego uznania prawa do życia w czystym środowisku w prawie Unii Europejskiej, w tym Karcie Praw Podstawowych, aktualizuje poszukiwanie inspiracji w innych źródłach. Dr Alicja Sikora poszukuje takich inspiracji po pierwsze w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dziedzinie środowiska i opisuje to jako zjawisko praw wywodzonych z innych praw podstawowych zawartych w karcie. Po drugie poszukuje takich inspiracji w linii orzeczniczej Trybunału dotyczącej bezpośredniego skutku norm zawartych w dyrektywach, których celem obok ochrony środowiska jest także ochrona zdrowia. Dotyczy to przykładowo regulacji sektorowych w takich dziedzinach jak ochrona powietrza. W tym kontekście można przywołać orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-237/07, które dotyczyło dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Ta dyrektywa służy ochronie środowiska oraz ochronie zdrowia ludzkiego i nakłada na państwa członkowskie określone obowiązki, w tym m.in. obowiązek sporządzenia planu ochrony powietrza. W orzeczeniu tym, ale także w innych orzeczeniach dotyczących tej dyrektywy, w tym orzeczeniu Trybunał stwierdził, że osoby fizyczne lub prawne bezpośrednio dotknięte niebezpieczeństwem przekroczenia progów alarmowych lub dopuszczalnych wartości powinny mieć możliwość żądania od właściwych organów w razie potrzeby na drodze sądowej sporządzenia planu działania z chwilą zaistnienia takiego niebezpieczeństwa. Doktor Alicja Sikora zwraca uwagę, że w tej linii orzeczniczej Trybunał zastępuje konstrukcję prawa podmiotowego konstrukcją osoby, której bezpośrednio dotyczy regulacja. Ta linia orzecznicza związana z zasadą stosowania prawa unijnego w postaci bezpośredniego skutku, który obecnie łączony jest, jak to ujmuje pani profesor Prechal, z możliwością powołania się przez jednostkę na przepis prawa unijnego w celu ochrony własnych interesów, ma szczególne znaczenie w unijnym prawie ochrony środowiska, w którym zawarte są zasadnicze normy ochronne ujęte w obowiązkach adresowanych do państw członkowskich. W końcu po trzecie takiej inspiracji można poszukiwać także w gwarantowanych w unijnym prawie ochrony środowiska prawach proceduralnych, których celem w nawiązaniu do artykułu 1 przywołanej już konwencji z Aarhus jest przyczynienie się do ochrony prawa każdej osoby z obecnego oraz przyszłych pokoleń do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i pomyślności. Przechodząc do kwestii rozszerzenia Karty Praw Podstawowych o prawo do życia w czystym i chronionym środowisku, można oczywiście poszukiwać argumentów za takim rozszerzeniem i wprowadzeniem tego czy innych praw do karty. Jednym z takich argumentów byłby argument dotyczący okoliczności faktycznych istniejącego kryzysu klimatycznego czy szerzej kryzysu ekologicznego i w tym kontekście prawo do życia w czystym i chronionym środowisku byłoby taką odpowiedzią na istniejącą rzeczywistość, na istniejące stany i sytuacje zagrażające człowiekowi. Niekiedy w literaturze zadaje się pytanie, czy reguły prawa materialnego odzwierciedlają zmieniającą się rzeczywistość. Sformułowanie takiego prawa mogłoby też wyrażać w sposób formalny potwierdzenie integracji prawa ochrony środowiska z prawami człowieka, można powiedzieć, że byłaby to taka kropka nad i. Mogłoby także przyczynić się do wzrostu świadomości prawnej, co z kolei mogłoby pozytywnie oddziaływać na realizację celów środowiskowych.
Najważniejsze chyba jest to, że prawo to mogłoby stanowić istotny środek, ważny środek wzmacniający rolę jednostek w procesie wdrażania, w tym przypadku unijnego prawa ochrony środowiska i ograniczania istniejącego deficytu w tym zakresie. W komentarzu do manifestu Każdy Człowiek wskazuje się na dwa argumenty przemawiające za rozszerzeniem karty na prawo do czystego życia w czystym i chronionym środowisku. Po pierwsze wskazuje się, że sądy nie musiałyby już rozstrzygać, czy prawo człowieka do życia i integralności fizycznej w połączeniu z dążeniem Unii do ochrony środowiska stanowi prawo podstawowe danej osoby do zachowania minimalnego poziomu ekologicznego, bo to prawo byłoby już uznane. Bo wskazuje się również, że sądy nie musiałyby przeprowadzać trudnych, dogmatycznych rozważań na temat tego, czy zdrowie danej osoby będzie zagrożone i w jakim stopniu. Jeśli chodzi o wyzwania związane z rozszerzeniem karty o prawo do życia w czystym i chronionym środowisku, to warto wskazać na takie trzy niewyłączne, ale ważne kwestie. Po pierwsze, jeśli budować prawo do życia w czystym i chronionym środowisku, to wydaje się, że powinno się go budować jako narzędzie ochrony środowiska. To znaczy, że odpowiadające temu prawu roszczenie w sytuacji zagrożenia tego prawa czy naruszenia tego prawa, to roszczenie czy roszczenia powinny być skonstruowane w nawiązaniu do treści tego prawa, życia w czystym i chronionym środowisku, a więc powinny być konstruowane w taki sposób, który może przynieść korzyść dla podmiotu tego prawa, ale także realną korzyść dla środowiska. Przykładem tutaj może być artykuł 323 ustawy Prawo ochrony środowiska, który ogranicza roszczenia przysługujące poszkodowanemu w związku z bezprawnym oddziaływaniem na środowisko do roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i podjęcie środków zapobiegawczych. Pozostając przy istocie i podstawowych elementach prawa każdego do życia w zdrowym i chronionym środowisku, wątpliwości pojawiają się w związku z samym pojęciem środowiska, któremu w prawie pochodnym przypisuje się różne znaczenie, od bardzo szerokiego po bardzo wąskie, w zależności od zakresu stosowania danego aktu prawa pochodnego. Z kolei prawo pierwotne nie zawiera ogólnej definicji legalnej tego pojęcia, pojęcia środowiska, zaś w doktrynie pojęcie to rozumiane jest bardzo szeroko, co z kolei przekłada się na zakres samego prawa ochrony środowiska. W tym kontekście można przywołać zawartą w tzw. rozporządzeniu Orhus definicję pojęcia prawo ochrony środowiska, którego zakres obejmuje przepisy prawne Unii, które bez względu na podstawę prawną przyczyniają się do realizacji celów polityki Unii w dziedzinie środowiska naturalnego. Tym samym zakres tego pojęcia w przywołanym rozporządzeniu wykracza poza sektorową politykę Unii w dziedzinie środowiska. Innym pytaniem, które się pojawia, to pytanie, które materialne komponenty środowiska byłyby objęte prawem do życia w zdrowym i chronionym środowisku? Czy te powiązane poprzez cel normy ochronnej z ochroną zdrowia, jakością życia człowieka, czy wszystkie inne? Także pojęcie w zdrowym i chronionym środowisku jest otwarte na interpretację. Pojawia się tu m.in. pytanie o standard środowiska, który należy uwzględnić w kontekście proponowanego prawa. Drugim takim wyzwaniem jest wyzwanie związane z dychotomią między prawem a zasadą. Podstawowe pytanie dotyczy tego, czy tak sformułowane prawo byłoby bezpośrednio skuteczne. Te wątpliwości pojawiają się choćby w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego artykułu 9 ust. 3 konwencji z Orhus, w którym Trybunał stwierdził, że przepis ten nie spełnia warunków bezpośredniego skutku. Wyzwaniem też jest sam zakres zastosowania karty, która w odniesieniu do państw członkowskich ma zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo unijne. Jak wiemy, dziedzina środowiska jest objęta obszarem kompetencji dzielonej, a Unia realizuje politykę zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Regulacje unijne nie mają tym samym z natury charakteru kompleksowego, niekiedy się je określa jako regulacje fragmentaryczne. I choć są bardzo obszerne, to nadal poza regulacją unijną pozostają różne zagadnienia środowiskowe regulowane wyłącznie prawem krajowym. Warto też zwrócić uwagę, że przyjmowane na podstawie artykułu 192 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisy mają charakter regulacji minimalnych. Państwa członkowskie mogą bowiem wprowadzić lub ustanowić bardziej rygorystyczne środki ochronne.
Rodzi się zatem pytanie, czy te sytuacje byłyby też objęte zakresem tego prawa. Te jedynie zasygnalizowane wyzwania nie zamykają oczywiście potrzeby dyskusji dotyczącej uznania prawa do życia w czystym i chronionym środowisku, ale rozszerzają tę dyskusję na możliwe kierunki ewolucji prawa unijnego. Czy to w postaci upodmiotowienia prawa do życia w czystym i chronionym środowisku, czy dalszego umacniania prawa do ochrony środowiska w drodze legislacyjnej oraz orzeczniczej, na przykład przez przyjęcie horyzontalnej dyrektywy w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, czy przez dalszą dynamiczną interpretację karty i przepisów unijnych dotyczących środowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo za uwagę.